Co, już piszesz na mnie? Nie. Tak. Na jebaka. Do Straży Granicznej. Żeby wyjebali jego. Tak. Ja mu dam kurwa... Nie przyklinaj! Na moim kanale proszę nie przyklinać. Proszę ze mną nie rozmawiać. Proszę się nie odzywać. Dały się znaki temu... Młodzież chodzi jajkami, wcześniej szyby powbijali, a teraz jajkami, a tutaj mam mieszkać, tak? To trzeba się pozbyć już mnie. Ja nie mówię ciebie się pozbyć. Tak, nie trzeba się pozbyć. On sobie wymyśla nie wiadomo jakie rzeczy, że on wszystko robił. On mówił, że dla kur w dupę palca wkładał. A mówiłem dzisiaj, a labociana może? Może jajka tam szukałeś? Zawsze, a to do mnie nie przeszkadza, nie odzywaj się, a zawsze ty masz, najwięcej ty masz do powiedzenia. Ja posiłek sobie spożywał, a ty zawsze gębą. Ja doprowadziłem, przez 2 lata było doprowadzone. Okna były myte, wszystko całe te odkurzane było. W kuchni były te, nawet ściany były myte. Nawet co oszczelniałem okna na zimę, o węgiel kupywać. Wszystko. A gdzie imprezka będzie? Co? A i co by niech pojedzie na imprezę. Ale u ciebie? Gdzie? Chlał wódę. To przyjedź po mnie, co? To proszę, ja nagrywam. Ty zachowujesz się jak świnia wiejska. Słucham? No niech nagrywa mnie, bardzo dobrze robi, nie? Nie, ty rozmawiasz przez telefon. On przez telefon i zachowuje się. Jak świnia morska. No, bo ono świnia. W tamtej strony od tej, co kamery są, to jajkami rzucali. A teraz w okna. No to. A Krzysztof mówi, to moja wina, że to ja. To przeze mnie. O, to widzicie, wszystko przeze mnie. Temu pozbędzie się mnie już, nie będzie przeze mnie. Bo ja mam dosyć tutaj w tym, jak to się mówi, w smrodach siedzieć. Jak od niego dzisiaj waliło, to poszedł się umył i się przebrał. A on tłumaczy się, o, on drzewko, o, właśnie ja do pieca, o, ja do pieca podkładałem i drzewo i wszystko całe i ręce nie są takie czarne, jak jego czarny zawsze jest. Zamknij tą dupę, kurwa, swojego kanału pilnuj. Tak mnie się pozbędziesz. Już poniedziałek jedź te pismo zdawaj. Ja nie będę zdawać pisma żadnego. No zdawaj te pismo, jest podpisane. Ja czekam tylko, żeby ty mnie wykorczył. O! O! Na swoją ukochaną śmierć czekam. To, o widzicie? Prędką. Już znów gada głupoty. Żeby... Powiedz co robiłeś. Powiedz na kanale prawdę. Zamknij tą dupę, kurwa, ja śmierdzącą grubą. Bo ja nagram. Mi tutaj po prostu zbrzydło słuchać jego głupot, jak on na mnie gada. Jak ja tutaj kiedyś sprzątałem, o, za łóżkiem 2 butelki puste. No, okna, nie okna, ja firanki wszystko, właśnie te prane, nieprane wszystko uszczelniałem. A on ma to w dupie. On znęca się po prostu nade mną. Właśnie mówiłem, no właśnie idę i poranny kupię świeżo i kranik dzisiaj. I mam komórkę i po prostu, a jak nie do świetlicy,
A jak nie, to wiem, gdzie gazeta jest poranny. W Korfusze. I w Zodiaku. I... A po... Ja... Nie tłumacz, gdzie ja będę... Ty nie będziesz mi tłumaczył, gdzie ja mam chodzić. Po prostu. Ty nie jesteś moim żadnym ojcem. Ale ci mówię, gdzie... Ale przepraszam bardzo. Jak ja nagrywam na swoim kanale, to proszę cię nie wpierdalać. Naprawdę będę szykował się, żeby wyprowadzić cię stąd. Bo mnie już po prostu... To przerasta jego głupoty. Gadanie głupot. Kurwa, wszystko samemu trzeba. No. A Krzysztof mówi, on zapierdala, o. On zapierdala non stop. Po mnie płacze! Po mnie płacze! A ja boim! Jak go prowadzili, to głowę spuścił, pogłaskałem, no i zabrali go. A mnie nie dali nawet pogłaskać! Kochani, odejdź, pan odejdź! Dalej, dalej! Ale nie krzycz, przepraszam nie. bardzo, na ten temat to chciałem właśnie powiedzieć też, nie, ale po prostu ty... Jak się nagrywa, to z tobą jest ciężko nagrywać. Mnie no, dobrej nocy życzę wam.